Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Weisser, ja was witam już w kolejnym filmie z gry na moim kanale. Oczywiście z gry pod tytułem Autumn Late Warband na modyfikacji powstanie kościuszkowskie. Tak, cóż, w dzisiejszym odcinku co będziemy robić? Przede wszystkim musimy poszukać pana Tadeusza Kościuszkowskiego, z tegoż to powodu, że jest on nam potrzebna zadanka. Dzisiaj naszym Włodzimierzem, którym będziemy wykonywać kolejne przygody, poszukamy go. Napisaliście mi w poprzednim odcinku pod komentarzami, że prawdopodobnie pan generał Tadeusz Kościuszkowski znajduje się w Krakowie, ponieważ Kraków to już jest początkowa właśnie lokacja należąca do powstańców kościuszkowskich. Więc wydaje mi się, że pojedziemy w tym kierunku, ja troszeczkę tutaj podjechałem i spróbujemy po prostu, no jakby nie patrzeć, spróbujemy go poszukać, tak? Również tak, ostatnio, przepraszam za to, że ten odcinek się tak nagle zakończył, ale dostałem wpierdziel od bandytów, dostałem tak porządny wpierdziel od bandytów, że musiałem czytać gierkę, a ten save miałem dość daleko i musiałem znowu kilka rzeczy porobić i tak dalej, więc troszeczkę to minęło i niestety poprzedni odcinek zakończył nam się klęską naszego Włodzimierza, ale spokojnie, nasz rewolucjonista Włodzimierz, mam nadzieję, że to ogarnie. A my teraz będziemy zmierzali jeszcze w kierunku, zanim pojedziemy do Krakowa, w kierunku Karczmy Rzym, ponieważ chcę ostatecznie zobaczyć, czy rzeczywiście będę miał dostępne jednostki, bo ja wam powiem tylko tyle, że ta sytuacja mi się nie podoba. No ta sytuacja mi się nie podoba, Włodzimierzowi też się to nie podoba. Z tegoż to powodu, że po prostu no nie mam żadnych jednostek do armii, które mogę wcielić. I byle jacy bandyci, nawet którzy mają po 5-6 jednostek, atakują mnie. No i to jest troszeczkę upierdliwe, bo zanim ja ich pokonam, to po pierwsze dużo czasu minie, zanim jak tutaj pokonam wszystkich. No a po drugie też często niestety jestem narażony na dostanie porządnego wpierdzielu. I zobaczcie, rzeczywiście nie ma tutaj żadnych jednostek. Wy mi również coś pisaliście, o czymś, że pod Krakowem są jakieś obozy, gdzie można brać polskie jednostki, aczkolwiek nie wiem, czy jest to prawda i nie wiem, czy ja to znajdę. No ale postaram się. Dobra, to ja w takim wypadku będę chciał tutaj w tej karczmie zatrzymać się na jakiś czas, poczekamy sobie do dnia, aż będzie w miarę bezpieczniej. Dobra, mamy ranek i teraz tak, zrobimy sobie sejwika i idziemy pod ten Kraków. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie napadnie. Kraków, czy jest tutaj? Tak, jest, zobacz, jest tutaj generał chyba, tak? Czy to był generał Tadeusz? Tak, to jest generał Tadeusz Kościuszko. Dokładnie tak, mamy go. Jej, dziękuję wam, Liska, dzięki za tą pomoc. Naprawdę, gdyby nie wy, to ja bym troszeczkę tego szukał, więc... Wasze zdrowie, woda Polaris smakowa z Biedronki, wasze zdrowie. Ja wam powiem, że na tak orzeźwia, tak bardzo orzeźwia, że nie mam pytań. No dobrze, również cały czas piszecie, moi drodzy, o tym, żebym w końcu kupił dla naszego Włodzimierza jakąś tam lepszą broń, czy jakąś tam lepszą zbroję. Tym też się zajmę spokojnie, ale nie wiem, czy jeszcze w tym odcinku, czy w kolejnych kupimy jakąś tam lepszą zbroję dla niego. Na razie tak chcę przeprowadzić rozmowę z generałem. I oj, jest nasz generał Tadeusz Kościuszko. Witam porucznik, porucznik Włodzimierz. Z przyjemnością przyjmuję na pierwszego spośród emisariuszy Rzeczpospolitej. Wybornie wspierałeś Węgrów w przygotowaniach do rewolty i twój trud nie pójdzie na marne, bowiem płyną z Węgier wieści o rychłym zbrojnym wystąpieniu przeciwko rządom Habsburgów. Zasługi masujecie na stopie porucznika. 5000 talarów dostałem. I dostałem mundury i rogatki polskie i buty, o mój Boże. Nim wyruszysz w pole, wystaraj się o nowego żołnierza. Nieopodal stąd jest obóz wojskowy. Melduj się później u mnie. Rzeczywiście, jak ja jestem w tym momencie, zostałem awansowany na polskiego, normalnie, żołnierza. Jacie, no to mi się bardzo podoba. To ile mam pieniędzy? Mam 16 tysięcy talarów. Okej, ja to będę chciał jeszcze posprzedać w tym Krakowie, ale no zobaczcie tylko na to. No może i też powiem wam, że jakoś szczególnie ta zbroja fajna nie jest, znaczy nie ma tej dobrych... W sumie? Nie, no dobre, ten mundur jest polski. Pi, polski oficerski mundur. O kurde. W sumie tu jest pir... O, to jest ta lepsza, dokładnie tak. Austriacki, obszarpany... Nie, ja tu chcę jeszcze dostać mój... moje piękne spodenki. Tylko pytanie, które to są? Austriacki, nope, Pandur Shows, to też chyba nie jest to. O, tu mamy, pibuty. Dokładnie tak, zobaczcie, jak ja jestem teraz typową jednostką polską. Jak mi się to podoba. Tak o, tutaj mamy również tą polską szablę. Ja wydaje mi się, że, czekajcie, na rapier 30, 38 pchnięcia, 33 cięcia. No w sumie powiem wam, że te dwie moje broń są dobre. Nawet bardzo dobre, 26, 23. No dobra, to sobie na razie zachowamy. Ja tu jeszcze do tego Krakowa będę chciał właśnie podjechać. Będę chciał tutaj pójść do końca kupów i będę chciał troszeczkę tych rzeczy posprzedawać rzeczywiście jednak. Posprzedaję, żeby to jakieś pieniądze z tego mieć, a jakieś tutaj już pieniążki będę miał. No to ja wam powiem, że w takim razie nie potrzebuję... W sumie wiecie co, pójdę sobie wjazd do konom na poziom trzeci też, bo mam tych kilka leveli. Ja wam powiem w takim razie, że nie potrzebuję mieć nowych pancerzy. Jak ja dostałem takie fajne tutaj arcydzieła,
No to naprawdę mi się to bardzo podoba. Dobra, tam mam lepszego również konia, więc myślimy sobie tutaj jeszcze pójdziemy w statystyki z postacią związaną. I teraz właśnie jazda kona, trzeci poziom. Potrzebujemy mieć więcej punktów zręczności. Czy to będzie kosztowne? Nie było aż tak kosztowne. Dobra, trzeci punkt, jeżeli chodzi o jazdę konną, świetnie. I wydaje mi się, że naszym Włodzimierzem jeszcze pójdziemy sobie w opatrywanie ran. Myślę, że opatrywanie ran nie będzie wcale takie głupie. Zarządzanie ekwipunkiem, żeby miał tutaj więcej też miejsca. I na pewno też będę chciał pójść w szkolenie, może niekoniecznie moich jednostek, plądrowanie też nie. Ale atletyka myślę, że mi się przyda, żebym mógł tutaj szybciej też popylać. I pójdę też w spostrzegawczość. O, spostrzegawczość mi się przyda, będę więcej widział na mapie kampanii. Dobrze. Również idziemy oczywiście w krótką broń palną. Dokładnie tak. To jest taka, powiem wam, że Włodzimierz to jest taka daleka rodzina Stefana Silnego. Taka bardzo daleka rodzina, ale jednak jest to jakaś tam rodzina. Teraz następną umiejętności trzeba będzie rozdać na pewno w siłę, żebym tutaj mógł kolejne punkciki sobie rozdysponować, jeżeli chodzi o broń jednoręczną, bo będę chciał pójść w potężne uderzenie, niekoniecznie mocna głowa. Mistrzostwo broni będę chciał pójść, właśnie tak. To w sumie zręczność będzie mi tam potrzebna bardziej. Okej, rzeczywiście, patrzcie, tu się teraz pojawił obóz wojsk. Jak ja teraz robię sejwika i tam lecimy. O kurde. To ja będę mógł wziąć w końcu jednostki polskie, ale mi się to podoba. Ja cię, mamy to. Dobra, co tutaj będziemy? Czołem, jestem Włodzimierz. Przybyłam z rozkazu naczelnika, aby odebrać powierzony mi regiment. Witam, towarzyszmy się z tym obrotnym młodzieńcem, który emisariuszem Kościuszki był na Węgrzech. Winszuję dotychczasowych przewag i awansu. Regiment jest gotowy do wymarszu. W każdej chwili, jeśli czegoś będziecie potrzebowali, wiecie, gdzie mnie szukać. Okej, prezentacja regimentów. No dobra, kontynuujemy. Stopień jestem porucznikiem w tym momencie. Do następnego awansu wymagano 50 punktów renomy. Wow. Okej, uzupełnij. Posiadany regiment. Ja teraz. Aha, czyli tutaj im więcej renomy będę miał, tym będę mógł mieć bardziej zaawansowane regimenty w tej modyfikacji. Zobaczcie tylko na to. O kurde. Na razie tylko mam dostępny pluton piechoty liniowej, czyli to jest najprawdopodobniej najsłabsze, ale 1500 kosztuje i 30 liczebność regimentu. No kupuję was oczywiście. Tak. Wow. No to mi się podoba. Czyli dlatego nie mogłem brać tamtych jednostek już z karczmy, bo musiałem stąd wziąć. Okej. Dobra, służba wzywa. Odbierz regiment i umundurowanie w obozie wojsk nieopodal Krakowa. Zając to, okej, teraz mam wrócić do generała. Jak to w ogóle się prezentuje? Mamy te polskie jednostki. O kurde. No, ja wam powiem, że troszeczkę mnie ta modyfikacja jara. No nie żeby coś, ale jara mnie ona, no. No, to jest dobry mod. Na pewno to jest bardzo. To jest jeden z lepszych modów, w jakich grałem. Dobra. To co, idziemy dalej porozmawiać z Tadeuszem. Melduję, iż zgodnie z rozkazem przyjąłem regiment pod moje dowództwo. Znakomicie, poruczniku. Jak tylko będziesz gotów, zgłoś się do mnie, aby odebrać następne rozkazy. Oczywiście jestem już od razu gotowy. Witaj, poruczniku Włodzimierz. W czym rzecz? Jestem do dyspozycji. Skoro przejąłeś dowództwo nad powierzonym ci regimentem, możesz szykać się do drogi. Od kilku dni trwają walki o kluczowe dla nas miasta, jednak wieść o powstaniu nie wszędzie jeszcze dotarła. Ruszysz do fortyfikacji Radom. Osadzony jest tam garnizon złożony z polskich żołnierzy. Przekaż im wieści i rozkaz dołączenia do powstania. Bądź jednak czujny, w pobliżu mogą znajdować się rosyjskie patrole. Okej, dobra, tym się zajmiemy. Spokojnie, tym się zajmiemy na pewno. Dobrze, czyli czekajcie, w tym momencie to mam lecieć do Radoma. Radom znajduje się w miejscu, nie wiem, gdzieś w tym miejscu. O, tu jest Radom, tak. Radom niedaleko Kielc. No dobrze. Przynajmniej na tej mapce. Okej, no to lecimy. Lecimy w kierunku Radomia. Tam ponoć będą, znaczy dostaliśmy ostrzeżenie takie, że tam możemy znaleźć się wrogie patrole rosyjskie. Więc idziemy tam. A w międzyczasie, jak sobie idziemy, napijmy się wspólnie za Włodzimierz. I tam jest kolejny obóz. A to czekajcie, to ja mam chyba iść do tego obozu wojsk, nie do samego Radomia, tylko do tego obozu mam iść. Okej, dobra. Okej. No to lecimy. No to lecimy. Tutaj cały czas jak się odpalają skrypty. Oho, oho, Teofil. Teofil jest trochę wolniejszy ode mnie. No jest troszkę wolniejszy, dobra. To lecimy do obozu wojsk. No to idziemy powiadomić. Porucznik Ludwik rozpoczął oblężenie Preny. O kurde, co tutaj się wyprawia? Ja sprawię regiment. A może niekoniecznie? Czekajcie. Czekajcie chwilkę, co ja jednak tutaj miałem zrobić?
Znaczy czas. Radom, a okej, okay, czyli nie wiem, czy chciałem iść do samego Radomia. No to idziemy. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie wyjdzie mi tutaj nie wpierdzieli jakoś porządnie. Halo? Czy ja tutaj kogoś znajdę? To jest tylko 10 jednostek, dobra. Przejmij zamek, przejdź do bramy, zawołaj strażę, przebierz się, podaję próbę wejścia. Udało mi się, uff, dobrze. Przeprowadź rozmowę. Z kim chcesz się... O, nie mogę z nikim. Okej. Okej. A jakie mam w takim razie porozmawiać? Znaczy czas. Mam ten, porozmawiać z dowódcą. Dobra, zrobimy sobie CV-ka na slocie tym. Dokładnie tak. I jeszcze raz próbujemy się przebrać. Mam nadzieję, że mi się uda. O nie, zaraz ten mnie złapie. I zawołaj straż, okej. Okay. Zbliżasz się do bramy. Straże na murach uważnie cię obserwują. Przeprowadź rozmowę. Nie mogę tej rozmawiać z przywódcą. O. Dobra, może tu mam przeprowadzić rozmowę? Też nie mogę. A w końcu mnie oni dopadną. Przejmij zamek. Co było rozsądne? Jest, tak, dowódca garnizonu. Czołem, z czym przychodzicie? Jestem z rozkazu generała Kościuszki, zwierzchnika wojsk i naczelnika powstania przeciwko Konfederacji Tarkowickiej. Generał, czekaj, że dołączycie do powstania po naszej stronie. Nie zawiedziemy. Przekaż, że można na nas liczyć. Okej, okay, czy będą tutaj nasze teraz polskie jednostki walczyły rodzime? Jak mi się... to tylko tyle? Naprawdę? Wow, to było proste. To było bardzo proste. W sumie z nim bym mógł zawarczyć, bo wydaje mi się, żebym tutaj tych Rosjan pokonał spokojnie. O kurde, a tu kto to jest? Dezerterzy. Dezerterzy. Porucznik Fryderyk z Ługocher rozpoczyna blężenie nad Białymstokiem. No dobra. My w każdym razie teraz powracamy do Krakowa, bo wydaje mi się, że zadanko zostało wykonane, prawda? Czy zadanko zostało wykonane? Teraz mamy wspierać wojska pod dowództwem naczelnika Kościuszki aż do przejęcia wszystkich ziem z rąk Targowicy. Czyli ja muszę resztę ziem targowickich pozajmowywać. Znaczy, no jeszcze zobaczymy. Na razie cofniemy się do Krakowa. Zobaczymy, czy rzeczywiście będę mógł jakoś porozmawiać z Tadeuszem. Jak nie, to będę musiał te wszystkie ziemie pozajmować. O kurde, to nie będzie takie łatwe, ale... No, trud będzie, trud będzie. To mi się podoba. Jakiś tutaj challenge zawsze będzie. Na razie chodźmy tutaj porozmawiać, bo on tutaj dalej jest w tym zamku. Proszę przerwać rozmowę. Okej, co my tutaj... Witaj, a nie, okej, czyli na razie on mi tutaj da kolejne zadanka. W czym rzecz? Słuchaj więc uważnie, po przejęciu miast wielu zdrajców będących na usługach Targowicy podaje próbę zaszczycia się lub ucieczki z Rzeczypospolitej. Z pewnością jednak będą potrzebowali pomocy. Udaj się do miast, gdy zostaną już przejęte przez nasze wojska i w przebraniu podejmie próbę wyłapania choć części z nich. Każdy, którego złapiesz, ma trafić w ręce straży. W więzieniu zaczekam na koniec powstania i sprawiedliwy sąd. Czyli dostałem tutaj nowe zadanko. Mianowicie takie, plecznicy Targowicy, że po przejęciu miast przez wojska powstańcze udaj się na poszukiwaniu zdrajców, odnajdź jednego w każdym z trzech miast. Przepraszam, bo czekajcie, bo ktoś. Sąsiedzi Piotrkowi się tłuczą i chyba jakieś seks robią na dworze. Po przejęciu przez wojska powstańcze udaj się na poszukiwanie zdrajców, odnajdź jednego w każdym z trzech miast. Warszawa, Lublin i Wilno. Warszawa, Lublin i Wilno. Wydaje mi się, że chyba każde z tych miast są zajęte już przez nas. Tak, Warszawa jest zdobyta. Czy gdzieś jest tutaj w pobliżu Lublin? Lublin będzie tutaj, też jest zdobyty. I co jeszcze? I chyba Wilno. A Wilno gdzie się znajdowało? Wilno, nie pamiętam. Wilno też gdzieś będzie po tej stronie. No dobra, no nieważne. Na razie idziemy w kierunku Warszawy. Na razie to my lecimy w kierunku Warszawy. No dobrze, lecimy. Idziemy, panie Włodzimierzu. Panie Włodzimierzu, no ja wam powiem, że Włodzimierz jest porucznikiem, staje się coraz bardziej słynniejszy. Masz dostępny pierwszy swój regiment pod swoimi skrzydłami. No. I teraz te jednostki, które posiadam, będą mogły... A, rzeczywiście mam nawet tutaj z naciskami wszystko pokazane. I teraz prawdopodobnie, jeżeli będę zdobywał więcej runa, będę mógł mieć lepsze te regimenty. I przede wszystkim, co jest najważniejsze, to również to, że te moje jednostki mogę awansować na weteranów i tak dalej, więc... No mi się to podoba, mi się to jak najbardziej podoba. Wybuchło powstanie na Węgrzech! Wow! Na Węgrzech jeszcze powstania wybuchają. Na Węgrzech wybuchają powstania. Powstańcy... Wow, kurde! Powstańcy węgierscy wszystko tutaj zdobyli. Znaczy, no prawie wszystko. No, nieźle. To nie dość, że tutaj Polska coś robi. To nawet są też i powstańcy węgierscy. No. Układa nam się i naszym sojusznikom. No to mi się podoba. Dobra. Lecimy do tej Warszawy naszej. Idziemy do tej naszej Warszawki. Tam porozmawiamy, znaczy spróbujemy ich wyłapać przede wszystkim. Robimy CV-ka.
Okej, dokładnie. Jeszcze raz chcę zobaczyć. Na poszukiwanie zdrajców odnać innego w każdym z trzech miast. No i teraz będą problemy prawdopodobnie z odnalezieniem tych zdrajców, bo ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jakich mam tutaj znaleźć. Przeprowadzić rozmowę może? No, pójść do centrum miasta. Dokonaj zakupów. Prawdopodobnie gdzieś to w centrum miasta będzie albo na przedmieściach. Najpierw poszukamy w centrum miasta ich. Czy mi się uda? Nie mam. Masz na sobie mundur. Nie uda ci się tak złapać zdrajców. O nie, no tak, ja muszę się przebrać. Najgorsze jest to, że ja teraz muszę dokonać zakupów i coś innego ubrać. O kurde, handla strojami. Jakieś kontusze są strasznie, strasznie drogie. Okej, cywilne te mamy portki, dobra, zwykłe cywilne portki. Outfit, zupan weźmiemy sobie, ubierzemy. I jako czapeczkę weźmiemy sobie rogatywkę. No i dobrze. No i coś niby mamy. Coś niby mamy, 1700. No dobra, no już trudno się mówi. A czekajcie, przekazanie jeszcze tutaj w moim ekwipunku wezmę sobie tego lepszego kunia. Dobra. No dobra, no to co, idziemy jeszcze raz. Idziemy do centrum miasta. Czy teraz będę mógł pójść i ich poszukać? Tak, teraz mogę. Teraz możemy tych zdrajców poszukać. Mieszczaj, może mam tak też z nimi porozmawiać. Co ostatnio słychać w mieście? Okej, nic on mi tutaj ciekawego nie powie. No dobrze, tekst jeden. Okej, to jest bardzo fajny tekst. Okej, każdy jest tutaj, widzę, że zahipnotyzowany totalnie. A ja tu muszę poszukać zdrajców. Ja tu muszę poszukać zdrajców, ale ja wam powiem tylko tyle, że jak już znajdę pierwszego zdrajcę. Arystokratka. Jak już znajdę pierwszego zdrajcę. O, i oni są na to oznaczeni pięknie, no i dobra. To już zresztą nie będzie problemu. Hę? Czego? Kładę areszt na wasze ci. Straże do mnie! A, jak straże będące w pobliżu dopomogły w pochwyceniu jednego z konfederatów. Dobra, mamy jednego z trzech zdrajców złapanych, świetnie. Kolejna rzecz, gdzie miałem iść, to jest Lublin. Więc kierujemy się również w kierunku Lublina. I tam weźmiemy. I zostanie mi tylko Wilno. Dobra, czy już wiem mniej więcej, jak to wygląda, na czym to polega. Ja bym chciał również zobaczyć, ile moja postać ma tutaj renomy. Ja mam tutaj renomy, mam 236 punktów. To w zasadzie jak ja tam tylko 50 potrzebowałem. Aha, czyli czekajcie, 50, to będę musiał mieć około 280 punktów i dopiero wtedy będę mógł mieć kolejny regiment. No dobra, w ten sposób, wszystko jasne. Wszystko jasne, okej. Dobra, poczekamy sobie do ranka właśnie i lecimy. I lecimy znowu do centrum miasta. Halo, halo. Kolejnych zdrajców muszę wypaść. Dobrze, ci zdrajcy są oznaczeni na tym mapce. Takim rombem Simsów, więc to mi się podoba, kryształkiem. Okej, może będzie też to gdzieś na tyłach, w tym samym miejscu. Nie. To miasto w ogóle wygląda zupełnie inaczej. Lublin, a Warszawa to zupełnie dwa inne miasta w tej grze. Zupełnie dwa inne miasteczka. Okej, po tej stronie tutaj nikogo nie ma. To już wiemy, że tutaj nikogo nie wynajdę, nie złapię jej w ogóle. Dobra, to tutaj też na tym dziedzińcu nikogo nie ma, czyli wydaje mi się, że gdzieś po tamtej stronie będą. Tutaj już jest ściana niewidzialna, tak, czyli na 100% będą oni ended. O kurde, może go rzeczywiście zgubiłem? Koniec. Może gdzieś rozmawiali, nie zobaczyłem tego. No jest taka szansa. O kurde, bo to miasteczko jest bardzo małe. A ja tu żadnego, nikogo tutaj nie zobaczyłem. Tak, wydaje mi się, że też to jest jakiś czas na to. Ale czekajcie, na razie patrzę, czy tutaj nie ma ended, znowu piszę. A nie, ended to chyba jest to tylko jak wjadę w ścianę, to że tutaj już nic nie ma, że jest koniec. Po prostu mapy, może to o to chodzi, nie wiem. Mi się wydaje, że ten skrypt musi być odpalony, jak porozmawiam kilka razy z kimś tam. O, właśnie, o tym mówiłem, widzicie? Miałem rację. Miałem rację, dobra. Okej, kolejnego mam aresztowanego, zdrajcę. I zostało mi jeszcze, co mi jeszcze zostało? Zostało mi tutaj, moi drodzy, zostało mi tutaj Wilno. Wilno, gdzie to Wilno było? Wilno było gdzieś, o tutaj właśnie, tak, po tej stronie, okej. No do Wilna mamy kawałek drogi. Jest to najdalej położone miasto ze wszystkich. No ale trudno, lecimy. Mam nadzieję, że tutaj nikt mnie nie pochwyci z wrogów. No ja wam powiem, że naprawdę ładnie tutaj zdobywamy te miasta. Podobnie jak na Węgrzech, więc jest spoko. Dobra, idziemy znowu do centrum miasta. Okej, fajnie, że te stroje sobie rzeczywiście przybrałem. I teraz tak, teraz musimy porozmawiać z tobą. Okej, i z tobą. Dobra, i teraz gdzieś mi się powinien odpalić skrypt właśnie
Gdzie powinienem znaleźć tego zdrajcę? Gdzie powinienem znaleźć tego zdrajcę? Ewentualnie to działa w tej modyfikacji też tak, że trzeba poczekać, aż tutaj ktoś porozmawia ze sobą i dopiero wtedy to jest. I dopiero wtedy ja to będę miał widoczne na mapie. Być może jest to też właśnie w losowych miejscach, jak ktoś tam rozmawia i tak dalej. Ended. Okej, znowu. A raz tu wynajdziemy. Zaraz ich tutaj poznajduję. Zdrajców jednych. Nie ma tak. O, jest. Halo, halo, witam. No i dobra, mamy trzeciego. Mamy trzeciego gościa. Okej, okay, $1000 dostałem. Świetnie, to mi się podoba. Polepszenie stosunków z targowicą. A nie, to są poplecznicy targowicy. Ja zrozumiałem, że polepszenie stosunków. Dobra, wracamy się znowu do Krakowa. Idziemy znowu pod Kraków. Kawałek drogi mamy. No, ale mówi się trudno, żyje się dalej. Idziemy do Krakowa. Czekajcie, tu jest Opoczno, Opoczno, tu jest Warszawa, czyli Kraków będzie gdzieś tutaj, tak, dobra. No to idziemy, no to znowu długa droga przed nami, no ale trudno. Jak trzeba, to trzeba. Sewika robimy. Okej, okay. No i lecimy. Idziemy zameldować Tadeuszowi, że misja wykonana. Mamy tutaj połapanych zdrajców. I w sumie tyle. I w sumie tyle, jest wieczór. Dobra, to jeszcze poczekamy sobie do... Będzie, że tutaj żaden z wrogów mnie nie złapie. Dobra, do ranka. Panie Tadeuszu, zadanko zostało wykonane. Dokładnie tak. Czołem poruczniku, Włodzimierz, czym przychodzisz? Jestem do dyspozycji. Jak wiesz, celem naszej walki nie są zmiany tymczasowe, czy chwilowa poprawa. Nam trzeba reform, skarbu, wojska, przede wszystkim zapewnienia opieki swobód włościanom. W ich rękach także spoczywa los Rzeczypospolitej. Jeśli chłopi wspierą powstanie, wesprą powstanie, nie tylko wolność państwa państwo odzyska, ale i na drodze bezkrwawej zmierzyć będziemy ku równości wszystkich stanów. Kluczowym jest, aby wieści prędko do chłopów trafiły. Ruszy zatem i po wsiach, odczytasz uniwersał. To teraz ja mam biegać po wioskach. O, demit. Czy tych wiosek jest dużo? Być może tylko kilka wiosek będzie. Uniwersał. Okej, okay. Karczmy zostały oznaczone. Aha, czy to są. Tak, bo w sumie te wioskami są karczmy. I te karczmy niby zostały oznaczone mapce. Aczkolwiek ja tak patrzę. Dobra, mam mitręgę, tam jest jeszcze jakaś jedna. No to troszeczkę tego będzie. Zapewne będę musiał znowu podejść gdzieś pod. Pod 300 w ogóle dolarów płacę za te regimenty. Pod ścianę i tak dalej. No czekajcie, teraz wieczór, to raczej chyba nic nie zdziałamy, więc poczekajmy sobie. Do. Jeśli tak wydaje mi się, że do południa, albo do ranka może, zobaczymy. Okej, okay. Bo to musimy też trafić, gdzie będzie chyba najwięcej osób się działo. To będzie działało na podobnej zasadzie tak wcześniej, że trzeba będzie podejść pod ścianę i wygłosić tam kilka informacji. I piękna muzyczka nam się złączyła. Dokładnie. Piękna muzyczka nam się złączyła, no zaraz zobaczymy. Tak, dokładnie. Dokładnie na tym to polegało, no dobrze. Do wiadomości tu obecnym w imieniu naczelnika Tadeusza Kościuszki następujący uniwersał ogłaszam. Podług prawa obwieszcza, iż wszelkiego włościanina jest wolna. A lud pozostaje pod opieką rządu krajowego oraz ulżnienia w robociznach ma następujące. No i dobra, tam wychodzi na to, że wygłosiliśmy, co mieliśmy wygłosić. Jeszcze będziemy coś mówić. Przebywający w karczmie ambicariusz przybywa... O ty gnoju! O nie! A tak! Kto tu przyszedł? Nie ma was, gnojki jedne. Dobra, panie Włodzimierz, dawaj! Bierz przykład ze Stefana Silnego. Come on, pięknie! Panie, panie Włodzimierzu. A ci mnie nawet nie wspierają. Co za chłopi. Ich jest tak mało. O nie, nie trafiłem. Dobra, to walka. Walka, walka. Fighting, pięknie. Porobiony. Ten w ogóle strzelił w ścianę. Ach, nice. Świetnie. Świetnie, świetnie. Udało ci się pokonać przeciwników i opuścić karczmę. Musisz jednak uciekać, nim okolica azeruje się od wojska. To troszeczkę się nie dało. Ej, no takiego obrotu spraw to ja się nie spodziewałem. Jeszcze mamy 4. Naprawdę tego się nie spodziewałem. Dobra, idziemy pod jelenia poroże jeszcze. Kolejna karczma. Okej, już chciałem się napić. W tej karczmie. No dobrze. Idziemy pod jelenia poroże. Okej, okay, fajnie, że tak szybko... O nie, złapał mnie, Teofil Zaluski! Dobra, to atakujemy. Hej, on ma tylko 20 jednostek. On ma tylko 20 jednostek, ale ładnie wyglądają te moje jednostki. Chodźcie za mną, panowie.
Czy on będzie miał kawalerię? On kawalerii niestety nie posiada, co mnie troszeczkę smuci, bo nie będzie na mnie szarżował, a ja mam tutaj piękną linię wystosowalną. No mówi się trudno, zobaczymy czy moje jednostki będą lepsze od jego. Ja tu widzę, że my mamy tutaj bagnety piękne, więc... Więc jest dobrze. Jest naprawdę okej. Ja wydaje mi się, że tutaj się rozstajemy na tym wzgórzu. Będziemy mieli fajną pozycję. Wróg o której strony przyjdzie? Wróg... A, wróg będzie gdzieś tam. A, wróg jest gdzieś od tamtej strony. No to chodźcie za mną dalej, panowie. Dalej, dalej. Idziemy. Okej, czy on jest daleko oddalony? On jest za tym wzgórzem. On już to wychodzi. Dobra. Wszyscy utrzymać tą pozycję, panowie. I będziemy atakować. I będziemy chcę ładnie atakować. No zobaczymy, czy dam radę. Zobaczymy, czy polskie jednostki będą lepsze i silniejsze. Przekonamy się. Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy. O kurde, jak się rozstawili. Jak się skubani rozstawili. No to popsujemy im troszeczkę szyki. No tak być nie będzie. Ło, jaką salwę puścili. O, wygnoje. What? Dlaczego tak? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, ja się pytam. Dlaczego my aż tak poginęliśmy? O, ho, 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 ho. Panowie. No tak, to ja się bawić za bardzo nie chcę, jeżeli mam być szczery. Dobra, wszyscy do ataku, szarżujcie pomału. Pomału szarżujcie. Okej, wszyscy do mnie strzelają. Ale nie wychodzi im to, więc jest fajnie. I 13 poziom ma w tym momencie, pięknie. No jak to wygramy, to naprawdę ładnie mi to renoma zrośnie. Oj, ja wam powiem, że te jednostki polskie są troszeczkę słabe. Być może też to wróg tak dobrze rozplanował. Jest taka szansa. Nie jest to wykluczone, pod żadnym pozorem. No, strzelać do mnie, strzelać panowie. No, come on, okej, fail. Spory fail! Oła, nie trafiłem. Nie trafiłem. A moje jednostki co robią? Zamiast atakować to oni... to oni tutaj stoją bezczynnie. To oni tu stoją bezczynnie, ja sam biedny muszę atakować. Dawać panowie, no come on. Come on bro, come on. Bracia Rzeczypospolitej. Dawać, wspierać mnie. Wspierać mi tutaj należycie i prawowicie. A nie. No, naprawdę nie trafiłem. Naprawdę, dobra, padł rosyjski. Rosyjskie jednostki giną. Oła, o, ty gnoj, mojego kunia byś bił. Ty, jak oni tu zaraz we mnie strzelą, ja padnę, to dopiero będzie lipa. A ja nie mam już umundurowania polskiego i mam teraz cały pancerz, rzeczywiście. O nie, kiepska sytuacja wynikła. Bardzo kiepska. Bardzo, bardzo kiepska. Gincie! 47 punktów, dobra. O, i tutaj już jest kilku przycelowanych. Właśnie, to jest taki problem. Że więcej tutaj uników muszę robić niż atakować ich, bo jak mnie tutaj trafią, no dopiero będzie ciekawie. Ale po malutku tych na obrzeżach właśnie ładnie powybijamy. I będzie okej. I będzie okej, boję się, że we mnie trafią, ja rzeczywiście zginę, bo jestem na jednego hita. I to mnie tak troszeczkę niepokoi, że mam 4. To mnie tak troszeczkę niepokoi. Gincie. Ładnie. Sam ich tutaj wybiję. Jak moje jednostki dałem radę, to ja dam radę. Bez nich sobie poradzę. Bez nich sobie poradzę. A jak... O, ja mam powiem, że jakby oni mnie zaczęli dźgać, to bym naprawdę tutaj szybko poległ. Ale że wróg jest taki głupi. I stoi w miejscu i nic sobie nie robi, no to mi się to podoba. Okej, no i wygrana. No i ładnie. No i GG. No i pięknie. No i dobra. Tamten w ogóle uciekł. Świetnie. Świetnie, świetnie. Jednostki awansowały, 21 jednostek mi zostało. No to troszeczkę ich popadało. W ogóle weteranowie tylko różnią się większą brodą. I tyle. I tyle, czym się mogą tutaj różnić. No dobrze. Jelenie poroże. Wydaje mi się, że będzie jeszcze jakaś właśnie trzecia kaczma, którą trzeba będzie odwiedzić, ale zanim ją tutaj odwiedzę, to ja muszę to jeszcze poczekać. Muszę poczekać do ranka. Tak to musi właśnie wyglądać. Okej, południe, no i super. No idziemy to wygłosić. Idziemy wygłosić, idziemy kolejnych chłopów tutaj nakłonić do powstania. Do powstań kolejnych. I żeby nas tutaj nie opuszczali, nie zdradzali. Dokładnie tak, okej, no to co? Kolejne. Wygłoszenie. Będzie tutaj, no jestem ciekaw, czy z nas tutaj ktoś zaatakuje. No jest naprawdę bardzo duże prawdopodobieństwo. Okej, ja widzę, że tutaj dalej to samo wszystko mówimy, więc spoko. A mi się już kończy woda i to jest problem.
Ona jest taka smaczna. Mm. Okej, okay, czy kto mnie zatkuje? Okej, okay, widzę, że tutaj coś nowego mówimy. Czyli tutaj nam tym razem przerwali. Czyli tutaj nam tym razem nie przerwali. No i dobra. Okej, moi drodzy, mi się wydaje, że to było na tyle w tym odcinku, więc jeżeli ten film się podobał z Mount Blade'a, powstanie kościół wszystkiego, zapraszam do komentowania. Nie zapomnijcie o lajku, bo lajki nic nie kosztują, a rzeczywiście motywują mnie do częstszego nagrywania filmów i rzeczywiście pomagają mi w rozwoju kanału, bo wtedy moje filmy są już pozycjonowane. Więc zapraszam do zalajkowania, nic co nie kosztuje, rzeczywiście wspieracie w ten sposób mój kanał. I dziękuję, że ten film oglądaliście. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!